pokażę fajny sposób kopiowania pojazdów, a mianowicie będziemy też korzystać z zakładki końca świata. Do tego wykorzystamy ten znacznik. Mianowicie ja się teraz ustawiam, zwróćcie uwagę, po lewej stronie do góry widać, jak mi pojawia się i znika ten cały napis, więc teraz ja się ustawiam tak, że wystarczy na jedno kliknięcie joysticka zrobić, żeby anulował nam się szukanie akcji. Teraz niestety muszę poczekać, aż pojawi mi się te szukanie akcji, czyli zapełni się graczami i wtedy pchnę joystick do przodu. Dodam tylko tyle, że fajny to jest sposób. Możesz też uaktywnić sobie takie interakcje, żeby zobaczyć, kiedy wam styl się zablokuje. Wiadomo, jeżeli czekasz dłużej niż 40 sekund, powtarzasz całą akcję. No i tak jak widzicie, weszłem, wyszłem. I teraz, moi drodzy, styl jest zablokowany. Dodam tylko tyle, że będzie nam potrzebny pojazd z import-export. Ja specjalnie wziąłem taki pojazd po to, by wam pokazać, bo ten pojazd nie ma czegoś takiego jak tablice iFruity. Żadnych tablic nie ma, więc też będę wykonywać tego glitcha właśnie na tym pojeździe. Teraz udaję się do Los Custom po to, żeby coś w tym pojeździe zmienić. Oczywiście wiadomo, co będziemy zmieniać w takim pojeździe. Kolor. Może być to obojętnie jaki pojazd, lecz ja wybrałem właśnie specjalnie taki pojazd, bo inni gracze mogą nie wiedzieć, czy można, wystarczy zmienić tylko kolor pojazdu i też działa. Jak widać, pojazd żadnych tablic nie ma, a trzeba glitcha wykonać, więc pierwszy lepszy kolor. Ok, no jak już kolor zmieniliśmy, możemy się udać do Sekiro Surf, która u mnie się znajduje w Mazebangu. No i tam będę wykonywać kolejne kroki, kolejne czynności do glitcha. Oczywiście glitch nie jest skomplikowany. Jedyną wadą jest to, że po skończeniu tego glitcha musisz na nowo szukać akcji skoku na koniec świata itp. itd. i powtarzać cały cykl. Więc teraz tak, ja się udam tu, gdzie trzeba. Teraz sobie wejdę do garażu. Oczywiście nie ma to znaczenia, do jakiego garażu weźmiesz. Znaczy, przepraszam, wejdziesz. Dokładnie tak. Tutaj procedury się nie zmieniły. Wsiadasz do pojazdu, który będziesz kopiować. Jak już odpali się silnik, wduszamy strzałkę w prawo i wjeżdżamy do naszego mechanika, który znajduje się w Sekiro Surf. Tutaj, moi drodzy, zmieniamy tylko kolor tablic i wysiadamy z samochodu, po czym wsiadamy z powrotem i wduszamy na nową strzałkę w prawo. Automatycznie nas samochód wjedzie do naszego garażu. Pojawią się nam dwa samochody. Ja teraz będę wyciągać telefon i akcję od Lestera napady. Tak jest łatwiej, bo i tak się blokuje, znaczy tak się, jakby to powiedzieć, wyłącza funkcja styl, więc ta metoda jest bardzo łatwa, bardzo szybka. No i opuszczamy, kurwa, budynek. Tylko najpierw wchodzimy z lobby, opuszczamy budynek, udajemy się na zewnątrz,
na zewnątrz już będzie stać nasz pojazd. No i bez problemu wjeżdżamy do garażu. Chciałbym zwrócić uwagę, że garaż musi być pełen. Tak, musi być ten garaż pełen. No i glitch, jak wjedziemy do garażu, zakończony. Garaż jest pełen, zatwierdzamy X. No i wybieramy sobie nogi, podmieniamy samochód, klik i glitch skończony. I moi drodzy, to by było na tyle z mojej strony.